poznaniu.pl. Poznań w minutę. Blisko 6 tysięcy rolniczych maszyn zablokowało dziś kilkanaście dróg w Wielkopolsce. To kolejny protest rolników przeciwko polityce Unii Europejskiej. Nie wszędzie sytuacja była jednakowa. Na jednych drogach spowolniony ruch odbywał się objazdami, a inne były kompletnie zablokowane. Nieprzejezdna dla ruchu była na przykład ulica Głogowska, od Komornik w stronę autostrady. Zmiany w regulaminie i obciążenie konsumentów dodatkową opłatą. Takich przewinień dopatrzył się prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w działaniu byłego operatora poznańskiego roweru miejskiego. Nextbike Polska grozi 800 tysięcy złotych kary. Ruszyła kolejna edycja konkursu 30 na 30. Celem tego wydarzenia jest wyłonienie 30 najwybitniejszych projektów graficznych okładek płytowych minionego roku. Od 5 maja poznańska giełda Staroci i Pchli Targ zmieniają miejsce. Organizatorzy przenoszą weekendowe targowisko sprzed Centrum Handlowego M1 na parking przy Centrum Handlowym w Komornikach.